Drodzy widzowie, mamy to. Wyprodukowaliśmy w Spektrum nową formułę biopolimerową, która jest odporna na wysokie temperatury. Będziecie ją mogli zobaczyć pod marką Defilament HTPLA. HT to znaczy high temperature. To oznacza, że te filamenty są wysokotemperaturowe, odporne na wysoką temperaturę. W porównaniu, możecie zobaczyć tutaj ten filmik. Na tym filmiku widać, że HTPLA wytrzymuje do 150 stopni Celsjusza, gdzie inne filamenty, inne materiały niestety się poddają. Dzięki specjalnej mieszance PLA nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych obróbek termicznych, takich jak wyżarzanie, aby nasz filament był bardziej odporny na temperaturę. Mamy tu kilka modeli. Zacznijmy od tego, że ten filament jest dosyć ciekawym filamentem wizualnie, bo jest on wykończony satynowo, taki półmat bym powiedział, i mamy naprawdę wiele kolorów do wyboru, szczególnie tych kolorów, które pasują do power toolsów, narzędzi, takich jak Parkside, Ryobi, Husqvarna, niebieski oraz zielony Bosch, DeWalt oraz wiele, wiele innych. Tutaj nawet ten czerwony z Milwaukee. O tym będzie jeszcze, o tych kolorach mowa w innym odcinku, natomiast dzisiaj skupiamy się na HTPLA. Tutaj mamy ciekawy przykład wydrukowanego uchwytu na telefon do samochodu z zwykłego, popularnego PETG. I on był w samochodzie. Niestety, ale po 2 dniach w słońcu, pełnym słońcu, wiecie jakie mieliśmy lato w Polsce, było gorąco. Niestety, ale się wykrzywił i to dosyć bardzo mocno, zdeformował się, telefon spadł, no i niestety to już się do niczego nie nadaje. Wydrukowałem to samo, ten sam element z HTPLA czarnego, defilament, i przetestowałem to. Nic się nie zdeformowało, nawet po tygodniu w słońcu, auto stało zamknięte. Wiecie, że temperatura w środku może dojść nawet do 60 lub 70 stopni. PLA nie ma szans, PETG nie ma szans, nawet ASA poddaje się w takich warunkach. Na szczęście HTPLA nie. Jak widzicie, dodatkowo przetestowałem takie uchwyty na okulary do osłony przeciwsłonecznej. I tutaj mamy ASA pomarańczowy, tutaj mamy ASA biały. I jak widać, im dłużej one są na tym cieple, w tym słońcu, one się deformują. Zamiast trzymać kształt, one po prostu się otwierają i tak zostają. Natomiast HTPLA nie. HTPLA cały czas trzyma swój kształt i cały czas trzyma jakby te okulary w miejscu tam, gdzie powinny. Testy wykazały, że spokojnie ten materiał się nadaje do takich zadań. Tutaj jeszcze mamy taki ciekawy element, który sam zaprojektowałem na własne potrzeby, gdzie po prostu stawiamy tutaj gorący stół roboczy, taki metalowy, który ma ponad 100 stopni, aby mógł ostygnąć i moglibyśmy ściągnąć wydruk spokojnie, szybciej niż jakby został na drukarce. Zademonstruję Wam, jak to wygląda w praktyce. I tutaj taki prosty przykład. Drukujemy coś na przykład na metalowym stole roboczym, gdzie potrzebujemy bardzo wysokiej temperatury, 120 stopni. Załóżmy, że to jest nylon albo jakiś tam HDPE czy tam PIK. Jakiś bardzo gorący wydruk i chcemy ściągnąć stół roboczy, żeby go ostudzić, no to nie chcemy sobie zniszczyć mebli czy tam jakichś innych regałów, półek i tak dalej. Więc teraz już mamy 108 stopni, zaraz będziemy mieli 120 stopni. Postaram się ściągnąć i nie poparzyć ten stół roboczy i położyć go na tym stojaczku wydrukowanym właśnie z HTPLA, który wytrzymuje do 150 stopni Celsjusza. Nie powinno się z nim nic wydarzyć, nie powinien się przykleić do tego stołu roboczego, ani nie powinien się zdeformować. Więc co zrobimy? Tutaj akurat ten wydruk jest dosyć lekki, dosyć prosty, tylko 2-3 warstwy od góry, od spodu, 15% wypełnienia, więc totalnie standardowy wydruk w PLA. Tu już mamy 112 stopni. Poczekamy do 119, około tyle, ile tak naprawdę MK4S potrafi wyciągnąć, bo te 120 to jest taka granica, powiedzmy sobie, możliwości. Ok, tu już mamy 118 stopni, widać, że drukarka przestała grzać, więc przełożymy to na nasz wydruk HTPLA. Jest gorące, to jest gorące. Ok, szybko tak kładziemy. I teoretycznie, jakbyśmy tu mieli jakiś wydruk, mogłem to zrobić, ale niestety się nie przygotowałem aż tak dobrze. Nieważne. Normalnie PLA lub inny materiał, taki jak PETG, mógłby się zdeformować lub przykleić, albo nawet lekko rozpuścić dookoła. Natomiast HTPLA jest tak odporny na tą wysoką temperaturę, że możemy spokojnie sobie odłożyć ten wydruk, poczekać, aż nam się schłodzi ten stół roboczy i będziemy mogli delikatnie ściągnąć nasz wydruk bez uszkadzania, bez jakby odbarwienia czegokolwiek.
więc jest to dosyć bezpieczne rozwiązanie i powiem Wam szczerze, korzystam z tego wydruku bardzo często, nawet jeżeli drukuję sobie PETG, żeby po prostu szybciej się to ostudziło, szybciej się przewentylowało, no bo jak to jest na tej drukarce cały czas, no to to trwa naprawdę długo, zanim ten wydruk puści na tym stole roboczym. Jeszcze jest bardzo gorące, ale powiem Wam szczerze, no zobaczcie, nic się nie wydarzyło. Kompletnie nic. Ani się nic nie rozpuściło, nic się nie zdeformowało, nie przykleiło się, więc spokojnie możemy korzystać z HTPL-a w ten sposób. Jeżeli chcecie taką podstawkę pod stół roboczy, to prawdopodobnie znajdziecie ją w opisie, gdzieś na MakerWorldzie albo na Printables. Tam możecie pobrać ten model. No, stół roboczy podejrzewam, że już ma około 80 stopni. No i tutaj nic się kompletnie nie wydarzyło. Na stole roboczym nie widać żadnych śladów z tego kształtu, także... Myślę, że misja zakończona sukcesem. Już można utrzymać to w ręce. Warto dodać, że ten filament jest odporny na mycie w zmywarce. Jeżeli coś Wam się zepsuje w zmywarce, tak jak mi na przykład pękło kółko, już ze starości prawdopodobnie, możemy sobie zaprojektować takie kółeczko, wydrukować i wrzucić w to samo miejsce. Okazuje się, że w mojej zmywarce jest tylko 60 stopni Celsjusza na maksymalnej temperaturze w takim programie i nic się z tym kółkiem nie stało. Nie zdeformowało się, nie pękło, po prostu działa. Także jeżeli potrzebujecie takie zastosowanie, oczywiście HTPL-a się do tego nada. Co ciekawe, dzięki tej mieszance, jak dotkniecie ten filament z własnymi rękoma, to będziecie czuli, że on jest troszeczkę bardziej plastyczny, on jest troszeczkę bardziej miękki, on nie jest taki sztywny, co dla niektórych może być wadą, ale dla mnie to jest zaletą. Jest bardziej wytrzymały mechanicznie. Zrobiłem małe, proste testy na rozciąganie oraz na złamanie. Okazuje się, że HTPL-A wytrzymało złamanie o uciągu 29 kg. Po prostu ciągnąłem razem z wagą, żeby zmierzyć, ile wytrzyma, zanim pęknie. Gdzie zwykle PLA wytrzymało tylko 22 kg, więc jest dosyć spora różnica w procentach, gdzie wydruk był dokładnie taki sam. To samo wypełnienie, te same obrysy i to same górne i dolne warstwy. Jeżeli chodzi o rozciąganie, to zwykły filament wytrzymał 76 kg, gdzie HT wytrzymał aż 106 kg. To już jest naprawdę znacząca różnica. Więc możecie spokojnie być pewni, że ten filament ma lepsze właściwości mechaniczne niż zwykłe PLA, a nawet inne filamenty, takie jak PETG. Niestety nie wykonałem testu na udarność tego filamentu, ale podobno jest naprawdę, naprawdę bardziej wytrzymały niż inne materiały. To musicie uwierzyć na słowo. Jeżeli chcecie nim drukować w AMS-ie, w Bambu Labie albo całym FES-ie, w Creality, nie ma problemu, pasuje szpula, wszystko pasuje, działa bez zarzutów. Jest biodegradowalny oraz recyklingowalny. Jeżeli chodzi o ustawienia wydruku, to możecie pobrać gotowy profil do tego druku, bo niestety nie jest on takim prostym filamentem w druku, potrafi się podwijać. Natomiast jak weźmiecie pod uwagę kilka naszych wskazówek do druku z HTPL-a, to nie powinniście mieć większych problemów. Po pierwsze, jeżeli korzystacie ze stołów pokrytych PEI, to polecam skorzystać z dodatkowego kleju. Jeżeli korzystacie ze stołów metalowych, to nie musicie korzystać z kleju, wystarczy, że ustawicie temperaturę na dokładnie 50 stopni oraz zastosujecie brim, o ile jest to możliwe. Jeżeli macie drukarkę z zamkniętą komorą, to uchylcie troszeczkę drzwi, tak jak przy zwykłym PLA, żeby chłodzenie było nieco lepsze. Pierwsza warstwa 220 stopni, każda kolejna 210 i powinno być ok. Jeżeli macie jakieś problemy z adhezją do stołu, to zastosujcie dodatkowe kleje lub dodatkowe materiały, takie jak Dimafix, 3D Lag, Magigu i inne podobne kleje do stołów roboczych, które po prostu poprawią adhezję. Ja osobiście nie miałem większych problemów, może to też z powodu doboru modeli. Im lepiej przemyślany model, tym mniejsza szansa, że będzie się taki wydruk podwijał i możemy spokojnie drukować. Jeżeli macie stół roboczy CoolPlate SuperTag, no to tam możecie drukować nawet z temperaturą 35 stopni i powinno być idealnie. The Filament HTPL-a to materiał, który oferuje dużo więcej niż zwykłe PLA, a jest tak samo ekologiczny i biodegradowalny. Jeżeli zwykłe PLA to dla Ciebie za mało, sięgnij po The Filament HTPL-a. Zapraszamy do naszego sklepu, link znajdziecie w opisie. Jeżeli ten film Wam się podobał, rozważcie subskrypcję oraz ocencie ten film, czy Wam się podobał, czy też nie. No i zapraszam do sekcji komentarzy, aby się przywitać lub skomentować, co myślicie o naszym nowym materiale The Filament HTPL-a. Ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.